pan Krzysztof Czabański, dziennikarz, były prezes Polskiego Radia. Pan Piotr Legutko, medioznawca, autor i współautor wielu książek na temat natury mediów, zarówno ich dobrych, jak i złych stron. Pan Arkady Żygocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy prezes jednej z najstarszych instytucji o charakterze konserwatywno-republikańskich w Polsce, Klubu Jagiellońskiego. Pan Piotr Zaremba, legenda polskiego dziennikarstwa, obecnie publicysta portalu W Polityce i tygodnika Uważam, że. I pan Krzysztof Ziemiec, legenda Wiadomości, żywa. Ograniczenie wolności słowa w Polsce ma swoje źródła polityczne, partyjne, państwowe, ekonomiczne i cały czas stoimy przed problemem, że musimy z tym walczyć. Musimy walczyć z systemem koncesji, z próbami cenzurowania internetu, iluś takich rzeczy, które są przejawem walki z wolnym słowem. Idzie pan prezes Kaczyński, to może poczekam na niego. Właśnie powiedziałem, panie prezesie, że zjawia się pan samą porę, bo zaczynamy mówić o wolności słowa, więc i o zagrożeniach dla wolności słowa. Mianowicie obserwuję teraz po prawej stronie sceny medialnej, czyli po tej stronie, która próbuje walczy o lepszą, dobrą Polskę, która próbuje myśleć w kategoriach racji stanu, która próbuje walczyć o wolność mediów. Widzę po tej stronie pewne zjawiska, które wolność mediów i wolność słowa zaczynają paradoksalnie ograniczać. Są to moim zdaniem następujące zjawiska. Po pierwsze, sytuacja skądinąd zrozumiała pewnej walki, zaciętości walki o kształt przyszłej Polski. Po drugie, media prawicowe bardzo ze sobą teraz walczą o rząd dusz, tak bym to nazwał. I są różne grupy medialne, które usiłują to władztwo dusz przejąć na prawicy. Jeśli ktoś wyrabia sobie pogląd na polską politykę wyłącznie na przykładzie krótkich newsów w telewizjach informacyjnych, a jeszcze nie w telewizjach informacyjnych, tylko w ogóle w programach informacyjnych, w telewizjach ogólnodostępnych, no to jest to jakaś wyłącznie karykatura polityki, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że to już są wyłącznie jakieś emocje, jakieś konflikty, których natury widz nie rozumie. Bo nie ma do tego żadnych podstaw, nie ma do tego wiedzy. Jeśli nie jest to ktoś, kto zna politykę z właśnie poprzez czytanie, nie poznaje jej w jakimś całokształcie, no to rzeczywiście ma ten pogląd bardzo wypaczony. To nie jest już tak, że politycy nie wiem, wykorzystują media, czy poprzez media manipulują. Wydaje mi się, że nastąpiła pewna taka zmiana mentalna, to znaczy, zwłaszcza na poziomie władzy regionalnej, ludzie, którzy rządzą w regionach, przyjęli takie założenie, że właściwie polityka lubi ciszę, spokój. I media nie są jej do niczego potrzebne, dlatego że pewne decyzje, zwłaszcza dotyczące dużych pieniędzy, dotyczące kadr, można podejmować w ogóle bez wiedzy, bez zainteresowania. Najlepiej, jeśli w ogóle dziennikarze się tym nie interesują. I w tym momencie rzeczywiście można powiedzieć, że to już nie jest żadna czwarta władza, tylko to jest już jakaś, no, jakiś element public relation, jakiś element otoczenia polityki, które niesłychanie zburzają w ogóle życie polityczne i rozmowy o polityce właśnie na poziomie nie ogólnopolskim, nie warszawskim, ale na poziomie lokalnym. To jest drugi wymiar oczywiście postpolityki, już taki wyjątkowo odpychający, polegający na graniu z mediami, ale także graniu z rzeczywistością. Z symbolem tego to nie powiem tu nic odkrywczego i myślę, że się trochę państwu podliżę, ale tak mi to przychodzi do głowy. No to jest oczywiście Janusz Palikot, prawda, jako pewien symbol pewnego stylu uprawiania polityki, czy ten incydent, który miał miejsce wczoraj ze Stefanem Niesiołowskim, popychającym Ewę Stankiewicz. W tym przypadku sam Niesiołowski nie jest żadnym podmiotem postpolityki, on się zachowuje całkowicie naturalnie. Natomiast partia, która decyduje, że to jest czołowy polityk tej partii, jest oczywiście bardzo sprawnie posługującą się postpolityką, strukturą partyjną i to jest niewątpliwie ta twarz postpolityki, która mi się nie podoba. No, mamy do czynienia z częścią
przejściowym przenikaniu się mediów i dziennikarstwa z infotainmentem, tak się zdaje się to pojęcie nazywa, czyli z takim rodzajem, no właściwie dziennikarstwo staje się elementem rozrywki, show biznesu i w tym sensie oczywiście niektórzy dziennikarze są profitentami tej sytuacji, stają się gwiazdami, celebrytami, mistrzami ceremonii rozmaitych spektakli, prawda? Media, zwłaszcza elektroniczne, bo to w największym stopniu dotyczy mediów elektronicznych, ale w jakimś niewielkim stopniu także i prasy też no, są jakby zdominowane przez takich magów, prawda, którzy odgrywają rolę właśnie mistrzów ceremonii pewnego spektaklu. Czasem to zupełnie nie jest odzwierciedlenie ich autentycznych talentów, intelektu, wiedzy, ale no powiedzmy tacy ludzie jak Tomasz Lis, Monika Olejnik niewątpliwie mają znaczenie wykraczające poza rolę czysto dziennikarską. Niektórzy politycy jeszcze lubią udzielać wywiadów, ale tak naprawdę można być w tej chwili liderem partyjnym czy politycznym, na przykład nie rozmawiając w ogóle z gazetami, bo ograniczając się wyłącznie do istnienia w telewizjach, czy poprzez przekaz telewizyjny, który jest o wiele bardziej masowy i o wiele łatwiejszy do opanowania, do kontroli, prawda? No w każdym razie w prasie ten element, prawda, trudnych pytań, element pewnego dociekania jest większy. Jest według mnie bardzo niebezpieczna tendencja, to też właśnie pokazują badania, że dziś widzowie programów informacyjnych wiedzą, że dany program jest tendencyjny, wiedzą, że dany program informacyjny sprzyja jednej tylko na przykład partii i im to wcale nie przeszkadza. I to jest, myślę, dziś rzecz warta zastanowienia się, bo też trochę może pochwalę własną redakcję, własne miejsce, w którym pracuję. Wiadomości są oceniane przez odbiorców, oczywiście mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, ale przez odbiorców, tą grupę taką fokusową, jako program, który no, generalnie nie sprzyja żadnej partii. I znajdują w nim dla siebie pewne elementy ludzie o poglądach konserwatywnych i liberalnych. Ale zaraz w tych drugich badaniach oglądalności okazuje się, że to jest nieistotne, że ludzie wolą się dzisiaj identyfikować z programem, który mówi ich językiem, pokazuje ich bohaterów i mówi im to, czego chcą, to co chcą usłyszeć, to co chcą zobaczyć. Myślę, że wielu dziennikarzom absolutnie nie opłaca się wręcz być dziennikarzem śledczym, bo to wymaga poświęcenia, to wymaga wielu nakładów, których nikt dziennikarzowi w redakcji nie zwróci, tych 5-10 dni poświęconych na drożenie jednej sprawy, bo dziś się płaci za ten jeden konkretny produkt. Zrobiłeś materiał, on poszedł na antenę, dostajesz za to pieniądze. Przepracowałeś 5 dni, nie zrobiłeś żadnego materiału. Czasami jak jest szef dobry, to zapłaci parę groszy, a jak nie jest dobry, to człowiek pracuje za darmo. Więc dziś nie opłaca się pracować w ten sposób, o którym pewnie część z Państwa chciałaby, żeby ten system pracy był. Po 89 roku przez jakiś czas różnie to wyglądało, ale generalnie później został ukształtowany przez władzę rynek medialny, bo systemem koncesji i zezwoleń, czyli dlatego mówię przez władzę, został ukształtowany tak, jak to widzimy w tej chwili. I ten rynek, w przeciwieństwie do świata polityki, ten rynek medialny w bardzo ograniczony sposób, czy mówiąc wprost, w ogóle nie reprezentuje opinii publicznej. I w tym sensie on się stał zawali drogą dla demokracji w Polsce. Dlatego, że on wytwarza wrażenie, że opinia publiczna jest inna niż jest. Bo oczywiście prezes Kaczyński będzie uważał, że 30% dla PiS-u to jest za mało, ale żeby 30% miała prawica ze swoimi poglądami, ze stosunkiem do świata w mediach publicznych, w mediach elektronicznych, no to byłoby wydarzenie niesłychane. To byłaby niemal rewolucja. Media publiczne nie odzwierciedlają w żaden sposób opinii publicznej, mimo że one mają obowiązek to robić. Ja tego robić, nie powiedziałem media... w ten sposób. Nie, ja nie mówię, że pan to mówił, ale pan tam próbował znaleźć pozytywy w działaniu tych mediów. Ja bym się aż tak nie poświęcał, żeby szukać tych pozytywów. I generalnie rzecz biorąc, ja bym powiedział, że postulat, żeby przenieść zasady wyborcze do konstruowania mediów publicznych byłby postulatem w tej chwili wywrotowym, ale bardzo korzystnym dla polskiej racji stanu.
Jeżeli nie możemy się dogadać, jak mają te media publiczne wyglądać, to po pierwsze nie popadajmy w skrajność i nie mówmy, że tylko zaorać i zlikwidować, dlatego że służą w tej chwili jako narzędzie propagandowe, ale mówmy, że one są własnością narodu i jeżeli nie ma innego sposobu, to wybierzmy w głosowaniu demokratycznym, tak jak wybieramy polityków, wybierzmy władzę mediów publicznych. Dlaczego nie? Ja jestem fundamentalnym przeciwnikiem takiej teorii, że media się psują dlatego, że ludzie lubią oglądać rzeczy niskiej jakości. Myślę, że jest tak, że wiele rzeczy zrobiono w ostatnich latach, żeby nie dawać możliwości wyboru tak naprawdę ludziom. Poczynając od rynku prasowego. Jeśli mówimy o mediach publicznych, no to 6 lat upartej pracy na temat tego, żeby zdeprecjonować abonament, doprowadził do takiej sytuacji, że ja w zeszłym tygodniu, mając zajęcia ze studentami dziennikarstwa, chciałem z nimi zaimprowizować taką debatę na temat tego, czy płacić abonament, czy nie. A oni debatowali, co to jest abonament. Oni już tego nie rozumieją, bo dla nich 6 lat w życiu człowieka, który ma 22 lata, to jest epoka. Oni nie pamiętają w ogóle, co to jest abonament, po co on się wziął, dlaczego go trzeba płacić. I kampania, która była w zeszłym roku prowadzona, że płaćmy, bo inni płacą, wstydźcie się Polacy, bo Niemcy płacą, Francuzi płacą, a wy nie płacicie. No ale ludzie po prostu, zwłaszcza młodsi, w ogóle stracili ten fundament taki, że po prostu za jakość czasami trzeba zapłacić. Za to, żeby mieć takie inne media, trzeba zapłacić. I tej świadomości już w tej chwili nie ma. Niedawno przeczytałem taką definicję, że dziennikarz to jest ktoś, kto potrafi tak przeredagować tekst, żeby on się dobrze pozycjonował w wyszukiwarkach. Kropka. Dziękuję. Media oczywiście są niezwykle różnorodne i tak samo jak mamy wiele różnych książek i większość z tych książek jest tak naprawdę fatalnej jakości, podobnie z filmami, podobnie z mediami. Problem Polski polega na tym, że nie ma tutaj elitarnej propozycji. Znaczy, że jeżeli chcemy zadać studentom jakiś ciekawy program do oglądnięcia na następny dzień czy na następne zajęcia, to nie ma takich programów. Oczywiście kiedyś bywały po północy, teraz już nawet czasami po północy ich nie ma, albo nieomalże nie ma. No ja na przykład ze zgrozą obserwowałem w telewizji spektakl, kiedy grupa reporterów sejmowych, sam kiedyś byłem takim reporterem, konwersowała sobie z Januszem Palikotem na temat tego rzekomego, bo w końcu nie doszło, zdaje się, do tego zapalenia trawki czy jointa, prawda, w Sejmie. No to jest jednak jakiś straszliwy upadek. Natomiast jeśli chodzi o programy telewizyjne, to tutaj, no sam Piotrze wiesz, bo pracowałeś w telewizji przecież przez lata, jest telemetria. Każdy program jest śledzony przez odpowiednie firmy badawcze minuta po minucie. I bardzo wyraźnie niestety widać, że te programy bardziej ambitne, no niestety, z przykrością to stwierdzam, to co mówił trochę Piotr, że my się nie możemy obrażać na czytelnika, czy widza, czy słuchacza, bo on jest taki, jaki jest, niestety. Być może wychowany przez nas źle, tak czy inaczej, ale taki jest, jaki jest. I te programy bardziej ambitne, traktujące o bardziej poważnych sprawach niż dla przeciętnego słuchacza, czy widza, one nie cieszą się taką widownią, jak Tańce z Gwiazdami na Lodzie i tak dalej. I media publiczne kuleją, bo abonamentu jest coraz mniej, to są już właściwie krople. I reklam, i wpływów z reklam jest również coraz mniej. Jeśli telewizja będzie musiała walczyć, a nie ma równych praw, tak jak telewizje komercyjne, o reklamy, no to nigdy nie będzie w pełni telewizją misyjną, telewizją publiczną. I przez to niestety, z przykrością też stwierdzam, żeby telewizja szczególnie publiczna, bo o niej myślę szczególnie, jest coraz bardziej telewizją infantylną. No musi gonić za komercją, żeby się jakoś tam na tym rynku utrzymać. Potem dziennikarze, ja też widzę niestety sposób pracy wielu moich kolegów, szczególnie młodszych, że oni pracują, też to powtórzę, w takich bardzo mocno infantylnych warunkach. Ja też z przykrością stwierdzam, że byłem kiedyś reporterem sejmowym i funkcjonował kiedyś stolik, funkcjonuje on do dziś, ten stolik w Sejmie, tylko mam wrażenie, że dyskusje przy tym stoliku w latach 90. były zupełnie inne niż są prowadzone dziś. I niestety jest też tak, że my wszyscy chyba na tej sali chcieliśmy bardzo, żeby w mediach publicznych nie pracowali, przynajmniej w większości ci dziennikarze, którzy pracowali przed 80 którymś tam rokiem, prawda, w mediach, bo chcieliśmy, żeby to była nowa jakość, ale ta nowa jakość to też jest wiek. Wiek, który się bardzo mocno obniżył. Dziś jest tak, że bardzo wielu kolegów z branży to są ludzie, którzy mają po 20 kilka lat, którzy ani o świecie, ani o polityce, ani o wielu mechanizmach, które rządzą światem, nie wiedzą, a stoją i mówią różne rzeczy i wiele osób im ufa. Dzisiejsze ostrzeliwanie propagandowe przypomina mi tamte czasy. No, przepraszam,
przepraszam bardzo, ale może młodzi ludzie się zdziwią, ale to tak, jak włączam TVN czy Polsat, co robię coraz rzadziej, to tak jakbym włączał dziennik telewizyjny ze spikerem w mundurze kiedyś, prawda? I tylko zauważmy jedną rzecz. Obroną NATO jest budowa instytucji obywatelskich. Te instytucje obywatelskie, takie jak na przykład ta konferencja dzisiejsza lub Kongres Mediów Niezależnych, który też się dzisiaj odbył równolegle. Te instytucje obywatelskie muszą tylko pamiętać też i politycy, w których interesie jest to, żeby powstawały te instytucje, muszą pamiętać, że o ile tamci, to jest karne wojsko, bo oni realizują scenariusz propagandowy, to my jesteśmy pospolite ruszenie. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, a tą polską racją stanu kieruje się opozycja, która próbuje zatrzymać rozwój polityczny tego kraju, który na naszych oczach traci swoje szanse, że w interesie polskiej racji stanu jest właśnie ten pluralizm, że nie jest istotne, czy, przepraszam, panie prezesie, że znowu się do pana odwołam, nie jest istotne, na ile kto kocha lidera Kaczyńskiego, jest istotne, żeby myślał o rozwoju Polski. I jeżeli to będziemy pamiętać i budować instytucje obywatelskie, to stworzymy opinię publiczną, bo w tej chwili nie mamy opinii publicznej, mamy opinię medialną, a opinia medialna jest propagandowa. Pewne wydarzenia publiczne nie znalazłyby prawdziwego odzwierciedlenia w mediach lub zbliżonego do prawdy, gdyby nie filmiki internautów, na przykład wpuszczane w tak zwaną sieć. Siła rażenia relacji bezpośredniej jest kolosalna. Można coś, nie wiem, komentarzem próbować jakoś tam osadzić, można to propagandowo otulać różną watą, ale filmik mówi sam za siebie. Takich badań statystycznych, które są prowadzone wśród studentów dziennikarstwa, a jest ich 20 tysięcy w Polsce. 20 tysięcy ludzi studiuje dziennikarstwo w Polsce. Z tych 20 tysięcy zaryzykuje 18 tysięcy nie czyta gazet, co nie jest może jakąś sensacją, ale z 15 tysięcy nie ogląda telewizji. Oni wszyscy żyją już wyłącznie w rzeczywistości internetowej. Oni już czerpią informacje wyłącznie z internetu. I myślę, że tutaj problem rozwiąże biologia na pewno. Natomiast to chyba postępuje w tak szybkim tempie, że rzeczywiście te inicjatywy, które dzisiaj nam się wydają jednak niszowe albo takie dopiero raczkujące, bardzo szybko, szybciej niż nam się to pewnie wydaje, całkowicie opanują rynek informacji. I to jest tylko pytanie kiedy i oczywiście drugie, które jeszcze nikt nie wymyślił, kto za to zapłaci, bo to jest oczywiście główny problem. Wizja demonopolizacji roli TVN-u jest kusząca, jest piękna, ale jest niekoniecznie przesądzona, to znaczy jest oczywiście... Jest przesądzona, tylko pytanie nie, kiedy. Nie, ale też jakby, jeżeli mówię o nadziei na to, że będą powstawały media internetowe, silne, te takie powiedzmy opiniotwórcze i bardziej rozchwytywane, no to tamta strona ma znowu materialnie więcej sił i środków i ten przykład portalu Tomasza Lisa i Tomasza Machały jest takim przykładem. Jeżeli w czymś upatruję nadzieję, to w jednej rzeczy, mianowicie tamta strona jest rzeczywiście silniejsza, ale może mniej, tak być może to trochę heroicznie zabrzmi, czy kombatancko, ale mniej zahartowana. To znaczy ja osobiście zmieniałem redakcję 6 czy 7 razy w ciągu swojego życia i czasem w bardzo dramatycznych okolicznościach, a na przykład koledzy z Wyborczej przez całe życie przeżyli w jednej redakcji. I oni jak wychodzą potem na świat, to sprawiają wrażenie ludzi, którzy tlen ich zabija, prawda? To znaczy nie ma już jakby życia poza Wyborczą. Ta technologia zmieni nam świat absolutnie. Myślę sobie, że jest coś takiego jak VOD, czyli video on demand, że my w domu sobie zamawiamy, używając klikacza, który film sobie dzisiaj wieczorem chcemy obejrzeć, płacąc za to nieduże w sumie chyba pieniądze, nawet się nie orientuję, ale myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze, na pewno tańsze niż bilet do kina. I myślę sobie, że w przyszłości też media tak będą funkcjonowały, że ja siadając przed ekranem komputera będę sobie zamawiał, co chcę obejrzeć, którego dziennikarza przeczytać, którego dziennikarza materiał informacyjny obejrzeć, nawet nie to, że program, tylko materiał, żeby porównać na przykład, co zrobiła koleżanka z programu X i kolega z programu Y. I myślę, że to jest dzisiaj przyszłość mediów, ta bardzo dobra też. Dziś internet, myślę sobie, że wchłonie wszystko.
wszystko wchłonie. Pytanie to teraz ze strony twórcy, za ile, prawda? Bo dziś, żeby zrobić film dokumentalny przyzwoity, myślę, że trzeba mieć minimum kilkadziesiąt tysięcy. To jest całkiem dużo. Dziś w internecie taki film będzie hulał, będzie go, ten film jest w stanie obejrzeć nawet kilka milionów widzów, co w kinie jest rzeczą niemożliwą. W kinie 2,5 miliona dzisiaj widzów to jest taka widownia, prawda? Dziś często filmy bardzo kasowe to jest rzęd, widownia rzędu miliona, nawet niecałego miliona. W internecie są filmy, które obejrzały po 5-6 milionów widzów. To jest gigantyczna widownia, tylko robią to za darmo. Pytanie, czy ci ludzie będą w stanie, tutaj siedzi Mateusz, który ma taką telewizję, prawda? Za chwilę pewnie będzie o tym mówił. Pytanie, na ile dzisiaj ludzie w Polsce są w stanie zapłacić jakiekolwiek pieniądze za treści zawarte w internecie?